Witam w poradniku The Enshrouded. Zaczynam taką teraz serię questów. Czyli po prostu będziemy robić w tej serii questów wszystkie te questy od początku. Od momentu, jak się wybuduje miejsce na pierwszą bazę. Teraz mamy questa związanego z zadaniem to znajdź śpiącego ocalałego. Czyli musimy iść, będziemy uwalniać kowala. Ja gram już rozwiniętą postacią. Nie wiem, czy nawet jest obecnie opcja grać inną. Aczkolwiek po prostu tak w ten sposób będzie szybciej. Jeżeli macie hak, no to po prostu tym hakiem się tutaj przenosicie. Możecie tym hakiem iść. Pójdziemy dołem, bo większość ludzi jak robi quest z kowalem jeszcze haka zazwyczaj nie ma. Tutaj macie pochodnie. Pomoże się wam ona przedostać przez tą mgłę. A jak chcecie uwolnić kowala, to wystarczy, że przejdziecie tędy. Tutaj możecie sobie, jak wam walka za długo zejdzie, albo się troszkę zagubicie, możecie sobie odnowić poziom mgły. Biegniecie cały czas ścieżką, tak jak wam zresztą gra podpowiada. Biegacie do jaskini i tutaj się wychodzi na zewnątrz. Teraz idziemy wyżej. Wspinamy się. Tutaj przy okazji poznacie sobie po kolei mechaniki gry. Tutaj często jest jakiś przeciwnik. Tak, jest on. Z niego pamiętajcie, te resztki metalu bardzo łatwo jest zdobyć. Tutaj też są rzeczy do przeszukania. Tutaj widzicie sznurek, resztki metalu też są. Tu uwaga na te pułapki, jakbyście zwiedzali ten mościk. Teraz jak idziemy dalej. I tu jest ta pierwsza krypta, gdzie jest kowal. A tutaj jest pierwsza ta iglica. I w momencie jak uwolnimy kowala, warto iść dopiero do iglicy. Zresztą to wam nawet sam kowal powie, żebyście poszli do tej iglicy. Pierwsza, jak widzicie, ta krypta nie zawiera nawet za wielu zagadek. Po prostu trzeba tutaj wejść. I mamy kowala. Mamy kowala, oczywiście te możecie sobie tutaj przeszukiwać. Tutaj jest notka do przeczytania. I tutaj teraz nam się odblokowały receptury. Warto sobie jeszcze zajrzeć do sekretnego pomieszczenia. Wytrychy tworzycie z tych resztek właśnie metalu. Tu jest gilotyna poziom pierwszy. Ja wezmę, ale ja ją od razu rozłożę. Gdzie ta gilotyna? Rozmontuj. A jak rozmontowujecie właśnie bronię, to dostajecie te runy, które wam posłużą do wzmacniania broni oraz do resetowania postaci. Warto rozwalać te skrzynki, ponieważ z nich zawsze lecą fajne rzeczy. Akurat tutaj jest, wiadomo, niskopoziomowa ta krypta, więc tutaj dobre rzeczy nie będą lecieć, ale im dalej będziemy szli i tam spotykali, będziemy później na przykład właśnie te zagadki z iglicami, to w tych iglicach często są takie te tak samo wyglądające skrzynki, ale wypadają z nich wyższego tieru po prostu przedmioty, więc warto je rozwalać. Zwłaszcza, że sztabki, no to trzeba się trochę, na przykład sztabki różnego rodzaju metali, to trzeba się często trochę nakopać, żeby potem to wytopić, a z tych skrzynek wam często coś wpadnie. Czasami po kilka takich sztabek jesteście w stanie znaleźć lub innych ciekawych przedmiotów. Jak nie macie oczywiście haka, no to trzeba przejść z powrotem tą samą trasę mgłą. Ja już idę tutaj górą. Tutaj też był hak, ale poleciałem lotnią. Da się hak, zarówno jak i lotnie, zrobić zanim pójdziemy tam uwolnić tego kowala, ponieważ pierwszy hak i pierwszą lotnię tworzymy tutaj. Z tego co pamiętam, wytryk. Da się kilo ognisko
Sznurek, bandaże. Tylko że przy stole warsztatowym. Musimy mieć kłody, drewna i sznurek. Sznurek to właśnie z tych krzaków. Zdobywamy. Jak widzicie, tutaj mam niby postać rozwiniętą, ale receptur nie mam odblokowanych. No i dobrze, bo dzięki temu będzie można zobaczyć, jak to się robi. No i dobra, powinniśmy mieć wystarczająco. Teraz wytwarzamy sznurek. I jeszcze potrzebujemy kłody drewna. To oczywiście z wycinania drewa. Ja już, jak widzicie, zbieram po 6. Teraz musimy wytworzyć sobie tutaj stół warsztatowy. Bierzemy ten stół warsztatowy, kładziemy go gdzieś koło ogniska. Ja nie będę budował tutaj bazy. I teraz przy ognisku musimy wybudować moc budowlany. To ja mam. Przywołaj ocalałego. I teraz przy pomocy kostura przywoływacza, nie? I teraz tylko ten kostur przywoływacza ręczne wytwarzanie, kostur przywoływacza jest, gałązki tworzymy. No, trzeba pamiętać, że przy ten adapter, który już nam przyszedł do tego. Dajemy tab i przywołujemy sobie kowala. Teraz z kowalem trzeba pogadać. No i teraz musimy wybudować kowalowi. Bo chodzi o to, tak samo jest zresztą ze stola, że musimy im zrobić takie miejsce, żeby byli pod jakby dachem. Musimy im zrobić miejsce pod dachem. Więc szybko tutaj się z tym uporamy. Stół warsztatowy, gdzie to są te... Prymitywny drewniany blok. Jest. Robimy sobie kilka tych prymitywnych drewnianych bloków. Jak widzicie, z drugiego serwera tutaj przyszedłem, to mam. Tutaj zrobimy takie większe, bo tych będzie kilku. Nie będziemy tego rozwijać. Ja tutaj bardziej będę się skupiał na questach. Ale tutaj można... Dobra, weźmy jeszcze, zetnijmy parę drzewek. Teraz mamy questa rozbuduj speedrun. Akurat, żeby nie było to za krótkie, to... Widzicie, jak pierwszy raz podniosłem przykładowo kamień, no to dostałem... od razu receptura, nie? Trzeba wszystko otworzyć chociaż raz, żeby po prostu później móc tworzyć coś innego. Dobra, tyle drzewa nam powinno wystarczyć. No tak, trzeba stworzyć te drewniany. Może styknie. Chodzi o to, żeby takiej wielkości mniej więcej było. I objęło nam ze sobą ten ogień. Czyli tutaj przy ogniu się nie da. Dobra, to dajmy tak. Teraz tutaj
miejsca, drugie damy sobie z okienkiem. Okej. Teraz dach. Bloki dechowe, włókno roślinne potrzebujemy, żeby stworzyć dach. No dobra, to na szybko nazbieramy tego włókna roślinnego. Żeby popchnąć questa dalej, no to musimy zapewnić chłopowi dach nad głową. Gałązki, włókno roślinne. Dobrze, że mam wysoką tą kondycję, mogę sobie szybko to pobiegać, pozbierać. Włókno roślinne, nie wiem, czy już będzie dość. Na wszelki wypadek jeszcze się przebiegnijmy tędy. Tutaj przy tych pierwszych questach to wszystko będziecie mieć do momentu rozwinięcia nawet do drugiego poziomu ogniska. Wszystko macie właściwie pod ręką. Dobra, może starczy, już na dach mam. Wracamy. No matko, jak mój ten blok z włókna roślinnego, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tyle jesteśmy w stanie tego stworzyć. Tutaj przełączamy się na dach. Robimy niższy dach, bierzemy sobie coś takiego. Możemy spróbować też od razu taki postawić. Ale nie. Bierzemy tak. I po prostu damy sobie tak. Po 20 nam ściąga. Ale warto już teraz przemęczyć tym daszkiem, bo później po prostu nie będziemy musieli nic tutaj już budować wielce. Myślę, że to się będzie dało jakoś kłaść te. No, nie zabrakło. I zabrakło, mogliśmy w ogóle taki płaski dach zrobić. Nie trzeba było, może wtedy tak ten, dobra, spróbujmy. Widzicie, ja zrobiłem zły blok z włókna roślinnego, ja ze smołowego gontu żem robił. Nie wierzę w to. Bo miałem przecież ten dach, o. W ten sposób szybciej wybudujemy. Płaski daszek. Tam coś wyżej podeszło. Tam też. A tu niżej. Przyciąganie mogłoby troszkę lepiej działać, zwłaszcza. O, jak on już jest tylko pod dachem, to od razu się pojawia zadanie wykonane, nie? Ale musimy tutaj dobudować. Potrzebujemy jeszcze troszkę. Żeby to już było dla wszystkich, bo będziemy mieć tych... Będziemy mieć tych po prostu rzemieślników kilku. Żeby się nam tu zmieścili na tym serwerze wszyscy, to musimy mieć troszkę większe. Żeby później już nie biegać za tym wszystkim, to może teraz szybko tutaj się jeszcze przebiegniemy i weźmiemy kilka tych. Zwłaszcza, że to nie jest jakieś trudne. Dobra, jeszcze wezmę to na wszelki wypadek. O, podniosłem świetlika, to odblokowało mi
co odblokowało mi. Tak samo jak podniesiecie coś ze zwierzęcia. Akurat to był zły przykład. Ta skóra, bo jeszcze nie mamy tutaj za bardzo rozwiniętej bazy. Ale później wam się, jak będziecie podnosić skórę, no wam się chyba od razu odblokuje. Dobra, gdzie ta nasza baza? Tam. No już powinno starczyć. No i dobra, i teraz już mamy bazę. Możemy sobie jeszcze położyć jakąś skrzynkę. Ręczne wytwarzanie. Sztuk warsztatowy. Tutaj ten... przechowywanie. Gdzie to jest? Przechowywanie. Aha, znowu brakuje nam sznurka. Możemy stworzyć sznurek? Możemy, na szczęście zostały ten. Dobra. Przechowywanie. Do tego brakuje gwoździ. No i dobra, wystarczy nam ta mała skrzyneczka. Po prostu chcę na tym serwerze zostawić te rzeczy, które są tutaj zdobyte. Postawię tą skrzynkę tu. Do tej skrzynki wrzucimy sobie to. To też tutaj dam. To gałązki, żywica może być później potrzebna, płody drewna sobie zostawię dla tamtego, wodę tutaj możemy zostawić, dobra. No i to tyle, jak już mamy, zrobiliśmy mu, ołtarz pomienia, rozbuduj swój dom, dziurny. No i tutaj to wymaga, rozbuduj tego rdzenia mgły. Jeden rdzeń mgły musicie znaleźć. Jest, rozwinięte. I teraz... spinaczka na pradawną iglicę. No i teraz mamy... jeżeli chodzi o świat, spinaczkę na pradawną iglicę. Tutaj jest pradawna iglica, to tam będziemy szli już w następnym filmiku na pradawną iglicę. Potem się będą nam odblokowywać kolejne misje związane z rzemieślnikami, bo pierwsza kraina to ogólnie jest taka właśnie, gdzie się tych rzemieślników jakby wszystkich uwalnia z tych krypt. A dopiero kolejne to są już takie, gdzie znowu się ulepsza tych rzemieślników, zdobywa się dla nich różne przedmioty, co pozwala wytwarzać coraz lepsze rzeczy. O tyle. Jak już będziecie mieć tego kowala, no to możecie wtedy ruszać na iglicę. Dzięki za uwagę.